Moim dzisiejszym gościem i państwa również jest pan Daniel Lampard. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Daniel jest konsultantem systemów cyberbezpieczeństwa, systemów ciągłości działania, a także audytorem w tych zakresach. Naszym dzisiejszym tematem, do którego nawiązaliśmy kończąc nasze ostatnie spotkanie, jest tematyka cyberhigieny. Skomplikowany temat. To zależy, kto pyta. Pewnie dla niektórych wręcz rzecz, o której nie trzeba dużo rozmawiać, a dla innych termin cyberhigiena może być pierwszy raz w ogóle słyszany. Więc na pewno warto porozmawiać, z czym to się wiąże. Z czym to się je, jak to się mówi? Chciałbym w takim razie zapytać, jakie są najczęstsze błędy, jakie można w tym zakresie popełnić? To zacznijmy od podstawowego, czyli już poniekąd przez nas wypowiedziany. Brak świadomości, czym jest cyberhigiena, a w związku z tym brak jej realizacji. Natomiast zacznijmy od początku. Cyberhigiena tak naprawdę jest elementem, który możemy przełożyć na nasze życie prywatne i na życie biznesowe. To, co ja zawsze podkreślam, to niestety nasz system regulacji wymaga od firm podczas choćby zatrudniania nowego pracownika. Szeregu obowiązków, takie jak pewne elementy biurokratyczne, ale też choćby szkolenia. Szkolenia z BHP, szkolenia stanowiskowe, natomiast nie ma wymogu szkoleń w zakresie choćby cyberbezpieczeństwa, ale zostaniemy przy tej cyberhigienie. Wiąże się to z tym, że my, jako nowi pracownicy, przychodzimy do firmy, dostaniemy narzędzia takie jak laptop, takie jak smartfon, narzędzia takie jak poczta elektroniczna, dostęp do systemów, do informacji, ale kompletnie nie potrafimy bezpiecznie z nimi pracować. Ja podczas wielu wykładów czy szkoleń zawsze robiłem na początku taką ankietę, która właśnie pokazywała mi, ile osób z mojej grupy w ogóle zna podstawowe zasady cyberhigieny. Jakie wyniki? Jakie wyniki? Poniżej 20% jest to przeważnie, natomiast to nie jest jeszcze najgorsze. Najgorsze jest to, że wiele osób powiedziało, że właściwie to jest dobry pomysł, żeby ktoś ich przeszkolił choćby z tego, jak bezpiecznie pracować na poczcie elektronicznej, ponieważ to, że ktoś nie ma świadomości, jak to robić, a zrobi to źle, to potem bierze udział jednak w skutkach. Skoro zwróciliśmy już uwagę właśnie na tę kwestię przede wszystkim edukacji w zakresie cyberhigieny, to jakimi metodami można by było dotrzeć do pracowników, do przedsiębiorstw, mhm. tak żeby te efekty szkoleń były faktycznie skuteczne? To nawet z własnego doświadczenia mhm. na co mógłby Pan zwrócić uwagę? Ja zawsze realizując szkolenia z cyberbezpieczeństwa staram się pokazać jak najwięcej case'ów, czyli przykładów. Tego, co się już praktycznie wydarzyło. Pokazuję zarówno przykłady ogłoszeń cyberprzestępców, choćby w darknecie, jak i przykłady phishingu. Robimy sobie testy, warsztaty, czyli wręcz symulujemy, że ktoś nas atakuje i wspólnie z grupą, a czasami też podczas takich ćwiczeń każdy samodzielnie, próbujemy sobie identyfikować, na przykład, czy dana sytuacja jest bezpieczna, czy nie, czy dana wiadomość mailowa jest phishingiem, czy nie. Oraz pokazuje, po jakich aspektach w ogóle, po jakich symptomach można zidentyfikować podejrzane treści i jak w ogóle bezpiecznie stosować te praktyki. I tutaj nie mamy nic skomplikowanego, nie mamy tutaj żadnych narzędzi IT, wystarczy nasza świadomość. Często się tak zdarza, takie przynajmniej wrażenie odnoszę, że nowo wdrażany pracownik dostaje informację, z którą ma się zapoznać co do zasad cyberhigieny. Wygląda to najczęściej tak, że składany jest na tym podpis i kartka ląduje Dokładnie. do szuflady. Czy można wysnuć taką, taką tezę, że jednak ta świadomość co do istotności tego tematu pomału wzrasta? Współcześnie. Na pewno, aczkolwiek ja jestem często zdziwiony podejściem samych przedsiębiorstw, zarządów, właścicieli, ponieważ tak naprawdę to im najbardziej powinno zależeć na tym, aby właśnie skutecznie budować. Tą świadomość cyberhigieny. Cyber Ponieważ tak naprawdę na końcu, jeżeli zmaterializuje się jakieś ryzyko cyberzagrożenia, to najbardziej największe skutki tak naprawdę poniesie firma a tym samym osoby zarządzające tym podmiotem, a tego na pewno nikt nie chce. Więc tutaj działanie profilaktyczne po prostu pomoże nam bezpiecznie utrzymać ciągłość działania samej firmy. Jeśli już za, nastąpi zaniedbanie tych zasad cyberhygieny, to czy, czy może mieć miejsce taka sytuacja, że drobne błędy spowodują duże straty? Dzieje się tak? Oczywiście, że tak. Ja z, ze swojej praktyki u jednego z moich klientów znam doskonały przykład, gdzie właśnie pracownicy nie mieli żadnego przeszkolenia. A mówiąc szerzej,. Że nie była budowana świadomość właśnie w obszarze bezpiecznego używania poczty elektronicznej. Oczywiście tam były zaniechane też inne obszary dotyczące zabezpieczeń, ale czynnikiem wywołującym było to, że pracownik, nie wiedząc jak identyfikować niebezpieczne wiadomości, po prostu kliknął w link, który prowadził do tak zwanego złośliwego oprogramowania, jakim jest ransomware. A ransomware działa w ten sposób, że szyfruje nam wszystkie pliki, wszystkie bazy. W naszej, na naszym powiedzmy serwerze w tym przypadku. Zmaterializowało się to w ten sposób, że akurat to był podmiot, jaki była drukarnia. Drukarnia dzisiaj nie drukuje z papieru, tylko z plików elektronicznych. Teraz pan sobie wyobrazi, rano przychodzi 80 osób do pracy, wszystko zaszyfrowane, firma stoi w miejscu. Trzeba powiadomić klientów, że nie zostaną zrealizowane zlecenia. Nie wiadomo, czy dane nie wyciekły, czy może jakieś materiały. Ofertowe, marketingowe, czyli tak naprawdę informacje należące do klientów nie wyciekły, kto ma właściwie do nich dostęp. Proszę zobaczyć, jaka to jest utrata reputacji. W tym przypadku wiele wielu klientów po prostu zerwało swoje kontrakty. Firma w ciągu 3 miesięcy z 80 osób zmniejszyła zatrudnienie do 20. Proszę sobie wyobrazić, jak duża to jest perturbacja, a teraz tylko co ją wywołało? Jedno kliknięcie w załącznik maila. Moglibyśmy zatem wysnuć, bo to takie dosyć pesymistyczne doświadczenie. Moglibyśmy wysnuć taki wniosek a contrario, że z kolei zachowanie tych podstawowych zasad mogłoby bez problemu uchronić od tego typu zagrożenia. I w takim razie, jakie by to były zasady, co się w tym mieści? Oczywiście tak. Dlatego wręcz zamiast skupiać się zawsze i tylko i wyłącznie w większości na skomplikowanych, drogich rozwiązaniach IT. Oczywiście nie mówię, że to jest złe, to jest bardzo dobre, ale nie zapominajmy o tym, że mamy też ludzi. Którzy też pracują, też obsługują te narzędzia, dlatego budujmy u nich świadomość. Takimi podstawowymi elementami, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to na pewno moim zdaniem jest to dzisiaj właśnie bezpieczna obsługa komunikatorów, w tym poczty elektronicznej, bo stało się to dzisiaj podstawowym narzędziem w większości stanowisk. Również takie bezpieczne podejście, czyli jakiego, jakiej kategorii informacji, jak możemy przesyłać, jak zabezpieczać do przesyłki, zarówno. W formie papierowej, jak i elektronicznej, I czym jest zasada tak zwanego czystego ekranu i blokowania ekranu, czyli odchodzimy od urządzenia i zawsze go blokujemy, czym jest zasada czystego biurka, czyli nie zostawiamy żadnych informacji na biurku, nie zostawiamy informacji, które mogą być dostępne dla osób trzecich, nieupoważnionych, czyli to, o czym też wspominaliśmy w naszych poprzednich rozmowach. Podstawowa zasada ograniczonego zaufania. Nigdy nie wiemy, czy osoba przychodząca do naszej firmy, która może być kurierem, kontrahentem, klientem, konsultantem, szkoleniowcem, czy naprawdę nim jest, czy to może ktoś podstawiony, kto przychodzi nas w konkretnym celu? Nawiązując jeszcze do pańskiego doświadczenia zawodowego, gdybyśmy mieli dać taką złotą radę naszym widzom, którzy mają na przykład przedsiębiorstwa, co do samych szkoleń, kiedy takie szkolenie z pracownikami dla pracowników zorganizować, jak często by się miało powtarzać? Ja bym się tutaj oparł na trzech filarach. Pierwszy szkolenia wstępne z podstawowych zasad cyberhigieny. Drugi filar szkolenia okresowe, na przykład raz na 12 miesięcy, które będą powtarzały te praktyki cyberhigieny. I filar trzeci żeby do tych szkoleń okresowych wdrażać elementy obecnie identyfikowanych zagrożeń czyli ta dynamika, rozwój cyberzagrożeń się zmienia. My powinniśmy identyfikować, choćby poprzez doniesienia medialne, poprzez branżowe portale choćby poprzez konsultacje, branżowe fora Jakie dzisiaj występują najczęściej zagrożenia, jak możemy się do nich odnosić, jak się możemy chronić i włączać te elementy w te szkolenia okresowe, aczkolwiek ja bym nawet powiedział nie tylko szkolenia, bo budować świadomość możemy też w innych formach. To może być newsletter wewnętrzny w firmie, to mogą być broszury, plakaty, tak zwane pogadańki. Bądźmy tu kreatywni i stosujmy wiele różnego rodzaju rozwiązań. Można zatem e, tak, już podsumowując i zamykając, stwierdzić, że e, tak naprawdę, żeby nie spełniło się to, to smutne przysłowie, że chytry dwa razy traci. Może czasem lepiej faktycznie zadbać i nawet ponieść koszta związane z uświadomieniem pracowników, ale nie mieć potem takich sytuacji, o których Pan wspomniał, kiedy no, w przedsiębiorstwo stanie, bo ktoś coś kliknie. Oczywiście, i tutaj znowu nam się kłania podejście: lepiej profilaktycznie zachować się niż potem leczyć. Bardzo dziękuję panie Danielu za dzisiejszą rozmowę. Ja również. Moim i państwa gościem był pan Daniel Lampard, konsultant systemów cyberbezpieczeństwa, systemów ciągłości działania, audytor praktyk w tym zakresie.